Ełk, Gdynia, plaża, klif, molo, Orłowo, Grasów, ale też i dobre piwo. Pierwsze piwo, które leci na odstrzał, to jest chyba dobre piwo, dobre słowo w odniesieniu do tego piwa, na pierwszy front, to mazurski amerykański Pils We Can Do It. Belgię 10, alkohol 3,6. Trochę nieczytelne jest oznaczenie goryczki. Być może uda mi się to Wam pokazać, bo nie wiem, czy jest 2 na 5, to byłoby ok, czy jest 3 na 5, no to byłoby nie ok, skoro mówimy o Pilsie. Propsy za prosty skład, czyli woda mazurska, słody jęczmienne tylko pilzneński, chmiele tylko Columbus, świetny chmiel Columbus, czyli Tomahawk, czyli rodzina CTZ, czyli oczekiwałbym od tego piwa aromatu czy smaku cytrusów połączonych z takimi lekko korzennymi nutami. Dodatki to płatki ryżowe, płatki owsiane. Ryżowe, żeby rozjaśnić oczywiście, owsiane, żeby nadać temu piwu smukłości. Drożdże W34 na 70, świetnie czyste, suche drożdże. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane i nieutrwalane. Trzy rzeczy naraz. 28 luty 2019, podawać w temperaturze od 3 do 5 stopni. No dobrze, co do etykiety. W ogóle wyglądu piwa. Kapsel standardowy, ok, wyznaczony, ładnie. Natomiast etykieta jest troszeczkę dla mnie taka interesująca, bo przedstawia ona generalnie rzecz biorąc sytuacje wojskowe, jak widzicie. Tu jest ta goryczka. Prawdopodobnie białymi kropkami trzeba się sugerować. Widzimy wszędzie uśmiechnięte kobiety, co ciekawe. Jednego chyba lotnika też uśmiechniętego na wzór Coca-Coli, amerykański sztandar, samolot wojskowy, nie umiem niestety go określić, czy jest Hurricane, raczej to chyba nie jest Hurricane, bo to były samoloty Wielkiej Brytanii, ale mam do tego taki delikatny stosunek i gdybym nie wiedział, że to piwo jest wypuszczone właśnie na potrzeby amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują niedaleko Ełku, no to nie wpadłoby mi w mój gust, dlatego że wojna nie przynosi ze sobą uśmiechu, a tylko płacz i rozgoryczenie. Wojna jest czymś strasznym. No tutaj wszędzie tak, nawet ten, który jedzie czołgista Shermanem, on się uśmiecha. Trochę to dziwne. To jest kolejne ubarwianie przykrego faktu, jakim jest niestety wojna. Otwieramy. Nasycenie całkiem spoko spod kapselka i lejemy. Przy okazji lania ja Was będę prosił o to, żebyście wyrazili swoją opinię na temat tego, czy te filmy na pewno nagrywać w rozdzielczości 4K, 60 klatek, bo tak właśnie to leci. Co otrzymujemy w szkle? Jasne piwo, bardzo dobrą pianę, białą, jednolicie zbudowana jest ta piana. Piwo prawie że klarowne, jak na rzemieślniczego pilsa to jest świetnie. Nie ma tu opalizacji, mówię prawie klarowne, bo jest delikatne, ale to delikatne zamglenie. Co w aromacie? No muszę powiedzieć, że jest takie pogranicze nut korzennych i aromatów cytrusowych, czyli wcale nieźle, bardzo dobrze. Przyjemnie, lekko. Taka zbożowość w aromacie, do tego cytrusy i korzenie. Wasze zdrowie. Pierwszy łyk jest goryczka. Ok, goryczka przyprawowa. To nie jest goryczka, która pochodzi z alkoholowych nut. Przypomnę sobie, ile tu jest tego alkoholu. 3,6, czyli świetnie. Bardzo nisko. Piwo przyjemne w odbiorze, jest całkiem, niesie ze sobą całkiem dobry ładunek aromatyczny. Nie jest puste, w aromacie coś się dzieje, nie jest odrzucające, nie ma żadnych wad. Wydaje mi się, że przeważają tutaj nuty korzenne nad cytrusowymi. Szkoda, bo wolałbym cytrusowe, skoro mówimy o tym, że jest to pils amerykański. American Pils. We can do it.
ciut za niskie wysycenie. To jest pierwsze praktycznie, co mi się rzuca. Drugie, goryczka, smak i aromat, przepraszam, który idzie w stronę nut korzennych zamiast w stronę nut cytrusowych. To ciekawe, bo przecież Tomahawk wybitnie cytrusowy chmiel. Ma nuty korzenne, ale co poza tym? Przyjemna słodowość, zbożowość. Piwo nie jest puste, mimo dziesiątki. Jest smukłe, przyjemne w odbiorze. Niektórym może się nie podobać goryczka, ponieważ jest dosyć wysoka. Tutaj jest zaznaczone 2 na 5. Ja bym nawet zaryzykował 3 na 5, jeżeli... No, jest od pierwszego łyku. Mi to odpowiada, aczkolwiek nozdrzom kobiet, których tutaj naprawdę jest sporo na etykiecie, niekoniecznie ten pils może przypaść do gustu. Ogólnie bardzo udane piwo, chociaż do tej pory najlepszym piwem z browaru mazurskiego był Red Ale, gdzie taka karmelowość świetnie stonowana była mimo wszystko wytrawnością i goryczką, ale to jest naprawdę całkiem niezłe piwo. Jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś zdegustować amerykańskiego pilsa z browaru mazurskiego Wełku, no to chyba muszę powiedzieć, że spokojnie można to zrobić. A teraz pozwólcie, że się podelektuję tym odgłosem i szumem morza, patrzeniem na uspokajające fale. Żegnam Was serdecznie z Gdyni. Jeszcze raz przypominam pytanie, jak się podoba rozdzielczość, czy ma to w ogóle sens, czy nie. Pozdrawiam, browar mazurski.